Siemanko, siemanko, z tej strony Tiniek, a to jest War Z. Ostatnio padliśmy gdzieś mniej więcej w tych okolicach. Ożywiłem się. Już mówiłem, miałem trochę uzbieranych gadżetów. I dlatego mam jakąś broń. Słyszeliście przed chwilą tą muzykę? Ostatnio doszedłem do wniosku, znaczy w zasadzie mój kolega, że ta muzyka pokazuje się, jak ktoś jest w pobliżu. I powiem szczerze, że to się chyba sprawdza. Bo za każdym razem, jak słyszę tą muzykę, to chwilę później zdycham. A właśnie. A, dojedziemy typa. Co mnie tam? Co mi tam szkodzi, nie? Trzeba być bandytą. Dobra, chyba padł. Wiem, że to jest niezbyt pokojowe rozwiązanie. Typa zabiłem, a nic z niego nie wyleciało. No to trochę, że tak powiem, po chamsku postąpiłem, no ale trudno. Nie może być ciągle dobrym, nie? No ale widzicie, ta muzyczka się chyba jednak sprawdza. Dźwięk był, zaraz się pokazał typek. Co prawda uciekający, ale zawsze. Za długo sobie nie pożył. Ja się obawiam, że ja zaraz za długo nie pożyję. Może w końcu uda mi się dojść do tego budynku. Dobra, będziemy sobie szli. W tym czasie pogadamy o czymś innym. Mam pancerz w ogóle, o, taki fajny. Prawda? Piękny. Ktoś się mnie pytał gdzieś kiedyś, ile ta gra kosztuje. Czy to jest wersja alfa? Są różne wersje cenowe. Ja płaciłem $19.99, coś takiego. Była jakaś promocja przez parę dni. W tej chwili ta najtańsza wersja kosztuje $25. Potem jest wersja za $39 i za $59. Wersje te różnią się tym, że tam można stawiać serwery sobie chyba za $39 na miesiąc, za $59 na 3 miesiące? Nie wiem, nie chcę skłamać teraz. Ale jakoś tak to wygląda. I tam się dostaje tych dziwnych pieniążków jakichś takich, za które można jakieś itemki sobie pokupować. No ale, że tak powiem, co nam takie pieniążki dadzą? Kupimy coś, teraz to stracimy. I się skończy nasza imprezka. Bo niestety, ale no, w tej grze ginie się dość często.
czyżby znowu ktoś? Dobra, kampmy się powoli. Ktoś mógł się tutaj zrespawnić. Tutaj są ci pierdzieleni skoczkowie. To skaczą sobie między serwerami. Wylogowują się i skaczą w kółko między serwerami. Jest to bardzo, bardzo denerwująca rzecz. Raz, że można się nacisnąć na takiego typa. Nagle się z dupy pojawi i zniknie. Może nie widać, pozbierajmy co nasze. Dobra, na pewno gdzieś jest, ale nie wiem gdzie. Mam jakąś głowę? Nie mam nic na głowę, bierzemy czarną maskę sobie. Bandaże. Nie wiem co to są te notatki, pewnie coś będą dawały w wersji pełnej. No. Na razie to tam jest jakieś... O! Magazynek. Dziwaczne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale po tej strzelaninie mojej przeładowałem broń. Miałem 30 naboi. Potem nagle mi spadło do 12 i... Dziwne. Dobra, wersja B, alfa B. Więc co zrobić? Dobra, parę magazynków znalazłem. Jest fajnie, w zasadzie. Dobra, teraz to się są... Jezu. Czasami po prostu zombiaki mnie dobijają. Są bardzo niemiłe. Nie, chyba nie ma tu nikogo, co? Trochę, że tak powiem, poskradamy się. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Znaczy w sumie tam... Rybka mi to, ale da mi to jakiś pewien obraz, jak blisko można podejść po cichaczu do zombiaka. Zombiak kogoś zobaczył? Czy mi się wydawało? Dobra. Stamtąd przyszliśmy, to pójdziemy sobie w tą stronę. Może... Dobra, nic nie widać, idziemy. Mam młotek już teraz, więc... No, młotek jest najlepszą... bronią do ubijania zombiaków. Przynajmniej na razie. No i gites. No i nie gites. Dobra. Pozbądźmy się zombiaków. Idziemy zobaczyć łupy nasze. Mamy jeszcze dwa do ubicia. Nażerem się. Dobra, coś wypadło z niej w ogóle? Musiało coś wylecieć. Dobra, coś jest. Dobra, ubite. No.
Mamy kromeczkę. Sorry, nie? Takie są prawa dżungli. Chujne. Jeszcze ktoś idzie. Jestem dzisiaj potworem. Dobra. Jakże... Dobra, spadamy stąd, bo już tu tak nachałusowałem, że masakra. Dobra, zwiewamy, pobiegnę trochę. Prawie cały magazynek już wywaliłem jeden. Znaczy wywaliłem już ponad magazynek. Ale na szczęście znalazłem magazynek. Więc mamy jeszcze kogoś może? Nie ma nikogo? Nie ma. To biegniemy. Normalnie. Aż zapomniałem, o czym mówiłem. No. Czyżby znowu ktoś się zbliżał do nas? Gdzie? Nie wiem. Nikogo nie widzę. Dobra, ale wiecie co? Za dużo dobrego, że tak powiem, się przytrafiło. Dlatego też na dzisiaj skończymy zabawę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.